Rok szkolny 2020/21, placówki jednak zostaną zamknięte? Nagle do mediów dotarły wyjątkowo niepokojące doniesienia. W sprawie głos zabrał ekspert, który nie ma żadnych wątpliwości. Rodzice powinni wiedzieć. Nowy rok szkolny już w czasie wakacji budził ogromne emocje. Polacy nie zgadzali się bowiem z decyzją rządu o powrocie dzieci do placówek. Warto wspomnieć, że w połowie marca, gdy dobowa liczba nowych przypadków wynosiła kilkadziesiąt, władze natychmiast zareagowały, najpierw zamykając szkoły, a później wdrażając edukację zdalną, która trwała do samego końca. Z kolei, gdy w wakacje padły rekordowe liczby bliskie tysiąca, w ostatnich dniach nawet ponad 1,5 tysiąca, rząd podtrzymuje swoją decyzję i nie decyduje się na powrót do nauki zdalnej. Czy jednak niebawem ulegnie to zmianie? Czy ten rok szkolny jednak skończy się jak poprzedni i szkoły zostaną zamknięte? Ekspert nie ma wątpliwości, na ten moment zamykane zostają tylko te placówki, w których wśród uczniów lub nauczycieli doszło do zarażenia. Niektóre szkoły decydują się również na naukę w trybie hybrydowym. Choć liczba placówek, które odchodzą od całkowitej edukacji stacjonarnej, rośnie z każdym tygodniem, a minął zaledwie miesiąc od rozpoczęcia roku, wciąż jest to niewielka ilość, bo jak dotąd rząd nie wyraził zgody na zamknięcie wszystkich placówek w kraju. Gdy jednak w ostatnich dniach odnotowano rekordowe liczby zachorowań, znów pojawiły się żywe dyskusje na temat tego, czy zapadnie w końcu satysfakcjonująca dla rodziców decyzja. W przytaczanej przez Onet rozmowie dziennika Gazety Prawnej, dr Franciszek Rakowski z Uniwersytetu Warszawskiego odniósł się do jesiennej fazy koronawirusa, która zbliża się wielkimi krokami. Ekspert przyznał, co mogłoby okazać się kluczowym elementem, by jej zapobiec. Metodą, która by zadziałała, byłoby zamykanie wszystkich szkół w tych powiatach, w których jest ponad 6 przypadków na 10 tysięcy. Obecna metoda jest łagodniejsza, ale być może niewystarczająca, mówił. Jednocześnie Rakowski wyraził swoją nadzieję, że szkoły nie wrócą do nauczania zdalnego i przyznał, że to nie placówki są głównym źródłem rozproszenia się wirusa, a zgromadzenia rodzinne, jak NP. Wesela. Oczywiście, że mamy zakażenia w szkołach. Spodziewaliśmy się tego, ale to nie jest główny powód transmisji rozproszonej, przyznał. Dwa. Trzy. Choć coraz więcej mówi się o zamknięciu szkół, rząd zdaje się próbować odwlekać to jak najdłużej się tylko da. W sobotę minister edukacji Dariusz Piątkowski wprost przyznał, że władze wolałyby tego uniknąć. Wolelibyśmy uniknąć zamykania szkół na dłuższy czas. Sanepid może wystąpić do dyrektora szkoły o przejście na kształcenie na odległość, tam gdzie jest realne zagrożenie w placówce lub zwiększone zagrożenie w danej gminie czy powiecie, podał Dariusz Piątkowski. Źródło: Onet.